Dzień dobry, proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj przyszliście manifestować na rynku Kościuszki? Dzień dobry. Zorganizowaliśmy dzisiaj pikietę antyaborcyjną. Jesteśmy działaczami Fundacji Pro Prawo do Życia. Staramy się raz w tygodniu organizować takie pikiety, by pokazywać ludziom, jak wygląda naprawdę aborcja i że zabijanie dziecka nienarodzonego to nie jest wyrzucenie z ciała kobiety zlepek komórek. Manifestujemy przeciw aborcji. Jak zawsze dlatego, że aborcja jest złem, jest to zabijanie ludzi. Chcemy to zwalczać, bo to są tacy sami ludzie jak my i tak samo jak my się urodziliśmy, tak samo uważamy, że nie mają do tego też prawo. Teraz w Polsce obowiązuje ustawa, która zezwala, dopuszcza zabicie dziecka w trzech przypadkach. Jeżeli jest zagrożona, zagraża życiu i zdrowiu matki, to jest pierwszy przypadek. Drugi, z czynu zabronionego, czyli chodzi tutaj o gwałt. I trzeci, ze względu na wady rozwojowe dziecka. Czekamy na czytanie naszego projektu, który został złożony w Sejmie na początku lipca, pod którym podpisało się 400 tysięcy Polaków. Mieliśmy tylko 3 miesiące na zebranie tych podpisów w całej Polsce, ale ludzie podpisują się i chcą zmienić prawo. Teraz takie pytanie. Gdyby pan spotkał jakąś osobę o poglądach lewicowych i miałby pan w kilku zdaniach przekonać tę osobę, żeby była przeciwko aborcji, jakby pan tę osobę przekonał? Cała poważna, można powiedzieć, biologia i medycyna nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że życie rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. A skoro tak, to mamy do czynienia z człowiekiem. A jeśli tak, to powinniśmy go bronić, tak samo jak wszystkich innych. Dziękuję. Gdyby miała pani możliwość rozmowy z osobą o poglądach lewicowych i miałaby pani możliwość w kilku zdaniach przekonać tę osobę na poglądy przeciwko aborcji, co by pani takiej osobie powiedziała? Na początku pokazałabym plakaty, w których pokazana jest aborcja, na przykład w 24, 26 tygodniu życia. Nieważne, czy zabija się człowieka w 7 tygodniu, 24, to tak samo późne aborcje wyglądają tak, że gdy dziecko rodzi się żywe, zostawia je się i czeka, aż to dziecko umrze. Zaczyna się dusić, nie może oddychać, leży zimne, same, potrzebuje ciepła matki, a lekarze czekają, nie mają prawa, nawet gdyby chcieli, nie mają prawa ochronić i zacząć leczyć, pomagać do życia. Takie dziecko, jeżeli się urodzi żywe. Dlatego nie ma różnicy, czy zabije się dziecko w 5, 7 tygodniu, 20. To jest człowiek. Od poczęcia to jest człowiek. I chcielibyśmy pokazać to na plakatach, bo zdjęcia bardzo dużo pokazują całą prawdę o aborcji. Dziękuję.